Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f od x równa się minus 1 trzecia x kwadrat minus 2x plus c jest przedział od minus nieskończoności do 7 domknięty. Zatem współczynnik c jest równy. Żeby rozwiązać to zadanie, to będziemy musieli naszkicować z grubsza wykres tej funkcji kwadratowej, ponieważ zbiór wartości właśnie odczytujemy z wykresu. Moglibyśmy już na samym początku spróbować zrobić rysunek poglądowy do tego zadania, narysować jakąś parabolę z ramionami skierowanymi do dołu, ponieważ tylko taka parabola będzie mogła mieć taki zbiór wartości. W szczególności możemy sobie zaznaczyć tą wartość 7, wartość największą, i wierzchołek naszej paraboli będzie musiał leżeć na tej prostej. Gdzieś go sobie zaznaczamy. No i ramiona musi mieć ta parabola. Skierowane do dołu, aby zbiór wartości był właśnie równy od minus nieskończoności do 7. Na przykład tak może wyglądać ta parabola. My nie znamy współrzędnej x wierzchołka, no ale gdybyśmy chcieli, moglibyśmy ją sobie bez trudu policzyć, tą współrzędną. Oznaczmy ją sobie standardowo literką P. Znamy B, znamy A, czyli P sobie bez trudu policzymy. No to policzmy. Będziemy dokładnie wiedzieli, gdzie leży wierzchołek naszej paraboli. P to się równa. Minus b dzielone na 2a to się równa, podstawiamy b jest równe minus 2, czyli minus minus 2 to będzie 2. Podzielić na 2a 2 razy minus 1 trzecia to będą minus 2 trzecie. Zamieniamy dzielenie na mnożenie, czyli 2 z licznika mnożymy przez odwrotność mianownika, czyli minus 3 drugie, dwójki się skracają i zostaje po prostu minus 3. Czyli p jest równe minus 3. Mamy dany już wierzchołek dokładnie obliczony, no i musimy obliczyć ten parametr c, który występuje we wzorze naszej funkcji kwadratowej. Jak my to możemy zrobić? Możemy na przykład ułożyć sobie równanie, że nasza funkcja f od x, to jest jej wykres, przyjmuje dla argumentu p równego minus 3 wartość q równą 7. To wiemy, że ta funkcja dla minus trójki przyjmuje wartość 7. Czyli podstawiamy sobie do tego wzoru pod x minus trójkę i to, co nam wyjdzie, ma być równe 7. W ten sposób otrzymamy równanie ze względu na c, no i sobie bez trudu wtedy wyliczymy, ile to c jest równe. No to rozwiążmy to równanie. Podstawiamy pod f od minus 3, tutaj wartość ze wzoru, czyli podstawiamy pod x minus trójkę minus 1 trzecia razy x kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu to będzie 9. Dalej mamy minus 2 razy minus 3, to będzie minus 6. Może napiszę powoli minus 2 razy minus 3 i jeszcze mamy plus c i to wszystko ma być równe 7. Stosunkowo proste równanie ze względu na c. No to liczymy minus 1 trzecia razy 9 to będzie minus 3. Minus 2 razy minus 3 to będzie plus 6, tu jeszcze mamy plus c, to ma być równe 7, czyli tutaj mamy tak, minus 3 plus 6 to jest 3 plus c jest równe 7, czyli wychodzi, że c jest równe 7 minus 3, czyli 4. Czyli to jest odpowiedź do tego zadania, zatem zaznaczamy b.